Ołomuniec to dawna stolica Moraw, a przy okazji świetne miejsce na wycieczkę. Stare miasto jest dosyć rozległe i znajdziecie tam dwa rynki, górny i dolny. Na środku górnego rynku stoi ratusz z XIV wieku z charakterystycznym zegarem astronomicznym z ruchomymi figurkami, aktualnie replika. Warto zwrócić uwagę na katedrę świętego Wacława, której najwyższa wież ma 100 metrów wysokości, co czyni ją drugą co do wysokości wież kościelnych w Czechach. Bardzo ciekawym miejscem jest barokowy klasztor Hradisko z 1650 roku, w którym mieści się obecnie szpital wojskowy. Jeśli będziecie mieć czas, to warto udać się do barokowej bazyliki Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, która oddalona jest od centrum miasta aż 7,5 km. Świątynia mieści się na wzgórzu, z którego w oddali widać centrum miasta. Ołomuniec znany jest również z produkcji serków dojrzewających, które mają bardzo specyficzny zapach. A czy wy byliście już w Ołomuńcu?